drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj mamy 21 grudnia i rozpoczynamy 21 vlogmas. Ja dzisiaj wstałam, wykąpałam się, umyłam głowę, żeby mieć dzisiaj ładną, zmontowałam vlogmasa. Ogarnęłam jakieś tam współprace, które miałam do zrobienia i teraz ubrałam się i będę właśnie wychodzić z racji, że jadę na paznokcie. Mam na sobie, moi drodzy, taką bluzę Berkeley, która jest chyba z Bershki, takie spodnie, troszkę niewyprasowane, ale już nie mam czasu, ze Stradivariusa i do tego zakładam jakieś buty, nawet nie wiem jeszcze jakie, ale wychodzę, żeby się nie spóźnić, bo miałam wyjść 11.30, a jest w sumie 11.22, no to w sumie mam jeszcze czas. Czyli się wyrobiłam. A więc my widzimy się po paznokciach, jak wrócę już do domu. Dzisiaj mam dużo rzeczy do zrobienia. Nie wiem, czy dzisiaj będę się pakować, czy jutro będę się pakować, ale na pewno muszę dzisiaj posprzątać w pokoju. Tak już do końca, czyli jeszcze raz przetrę tutaj tą szafkę, którą jakiś czas temu sprzątaliśmy razem. Tutaj te wszystkie szafki muszę posprzątać, zetrzeć kurze, umyć podłogi, posprzątać aro porządnie, klatkę. Także to wszystko będziemy dzisiaj robić, a pakować nie wiem, czy dzisiaj zdążę, czy jutro. Zobaczymy. No, a teraz wychodzę, także. Drodzy, więc wróciłam przed chwilą do domu. Jak wracałam z przystanku, zamówiłam też sobie pizzę, żeby zjeść, bo byłam strasznie głodna, a moja mama pojechała na paznokcie, więc dzisiaj raczej obiadu jakiegoś nie będziemy robić, albo może później na kolację ewentualnie. Zrobiłam paznokcie. Już wam pokazuję. Są takie bardzo delikatne, ale jakieś takie dość słodkie. Nie do końca takie, jak myślałam, że będę chciała, ale te podobają mi się też bardzo. Proszę bardzo, tak wyglądają, jak widzicie, mają taką zwykłą różową bazę i tutaj przy skórkach mają jakby taki pyłek, coś w tym stylu. No, są takie bardzo delikatne, takie świąteczno-sylwestrowe, także podobają mi się, Aro sobie tam siedzi i teraz zabieram się za sprzątanie. Niestety. Sprzątanie zacznę od tej strony, którą sprzątałam już jakiś czas temu z wami na filmiku. Z niej po prostu zetrę kurze, tak samo tutaj z lustra. Potem przejdę tutaj wycierać łóżko. No i później przejdę do tej całej strefy. Toaletka jest strasznie w ogóle już uwalona, bo bardzo długo jej nie czyściłam. Zostawiłam sobie tak, żeby ją dzisiaj wypucować tak perfekcyjnie, więc co? Zabieram się. Oczywiście muzyczka, bo bez muzyczki by się nie obeszło, już żygam świątecznymi piosenkami, więc już nie będę ich puszczać, ale puszczę sobie jakieś inne. Okej, moi drodzy, więc ja już zrobiłam wszystko, co miałam dzisiaj zrobić. Pokój jest czyściutki, tam leżą kalendarze, bo czekają na otwarcie, ale ogólnie w pokoju jest czyściutko. Zaraz wam wszystko jeszcze popokazuję, ale najpierw otworzymy sobie kalendarze adwentowe, które już przygotowałam i na mnie czekają.
Zaczniemy od kalendarza od Pameli Rave. Jutro w ogóle będę otwierać już wszystkie okienka, z racji, że jak będę na wyjeździe, to nie będę miała później kiedy. I dzisiaj, uwaga, uwaga, mamy zwykłe płatki owsiane. Teraz czas na Nyxa, 21 okienko. I proszę bardzo, mamy tym razem taką już ładniejszą pomadkę. Ładniejszą mam na myśli, bardziej w moim stylu. Mamy tutaj po prostu pomadkę matową. Tak się ona prezentuje i jest to kolor Stockholm. No, powiem wam, że całkiem niezła. Serio, chyba jedna z takich, którą mogłabym się pomalować w tym kalendarzu. O, proszę bardzo, tak się prezentuje, taka brzoskwiniowa, można powiedzieć. Kalendarz adwentowy z Sephory, 21 tutaj na dole. I uwaga, uwaga, cóż mamy tym razem? Kolejna spinka, tym razem chociaż ładniejsza. No, ja muszę się wam przyznać, że ja takich spinek nie za bardzo potrzebuję, bo ja sobie ani nie spinam grzywki, ani nie robię sobie jakichś takich fryzur ze spinkami. No, ale okej, niech im będzie. Okej, teraz czas na Kindera. Zaraz będę jeszcze w ogóle pakować powoli plecak na wyjazd, jakieś takie pomniejsze rzeczy. I dzisiaj mamy Kinder Country, ale zjadłam dzisiaj to zaległe z poprzedniego okienka, także już nie mam ochoty. My Muesli, uwaga, uwaga. I dzisiaj mamy smak makadamia. Orzeszki makadamia. Kalendarz od mojej mamy i obstawiam dzisiaj jakiś kosmetyk, bo jest w takim właśnie kształcie. Dokładnie tak. Dzisiaj rozświetlający taki krem do ciała. A nie, to jest body wash. Czyli to jest żel pod prysznic, kokosowy, ale widzę, że jest z brokatem. Jestem ciekawa, czy po tym będzie się ciało błyszczało. Zobaczcie, jaki piękny. No, przepiękny. Jestem ciekawa, jak pachnie. Zaraz pójdę pod prysznic. Zaraz, zaraz, no pewnie za jakiś dłuższy czas. Nawet przez zakrętkę ładnie pachnie kokosem, także... Nice. I ostatni kalendarz The Body Shop. Ja mam wrażenie, że ja tak wyciągam, już wyciągnęłam prawie wszystkie okienka z tego kalendarza, a on jest dalej taki ciężki, więc to jest grane. Dlaczego on jest dalej taki ciężki? Uwaga, dzisiaj w The Body Shopie mamy również żel pod prysznic, tym razem mango. Tak się prezentuje. To tyle z dzisiejszych kalendarzy adwentowych. Kochani, jeśli chodzi o posprzątany pokój, to możecie być naprawdę ze mnie dumni. Tą całą stronę pamiętacie? Tutaj Aro, klatka posprzątana, ale już zdążył ją pobrudzić. Toaletka też jest pięknie posprzątana, już bardzo to ja w piżamie. Zobaczcie, proszę bardzo. No, jest czyściutko. Tak samo tutaj cała ta strona też jest czyściutka. Tutaj szuflady, proszę bardzo, ta szuflada jest posprzątana, przełożyłam tutaj słodycze, które dostałam od rodziców na Mikołajki. Tutaj szuflada jest wysprzątana, tutaj też są jakieś kable, może nie za bardzo jakieś bardzo wysprzątane, ale jest czysto ogólnie, także możecie być naprawdę dumni. Zaczęłam już też pakować się powoli na wyjazd, jutro będę wszystko dokładnie pakować, ale proszę bardzo, spakowałam tutaj wszystkie zdania maturalne z matmy, jakie do tej pory zrobiłam, bo muszę wszystko powtarzać od nowa, żeby nie zapomnieć. Mam tutaj też repetytorium z geografii, kosmetyczkę już spakowałam, tutaj będzie oczywiście laptop, tutaj też mam jakąś szczotkę, jakieś długopisy, markery właśnie do tych zadań maturalnych. Także troszkę już rzeczy spakowałam. Oprócz tego tutaj ładują mi się AirPodsy. Tutaj już mam naładowane te JBL-ki. I właśnie mam też naładowanego już e-booka. Także git, muszę jeszcze ściągnąć tylko książki na niego. Nie pokazywałam wam, ale dostałam dzisiaj takiego słodkiego pierniczka na paznokciach. Także dziękuję bardzo. Zaraz go sobie wszamię i zobaczę, jak smakuje. Moi drodzy, właśnie skończyłam czytać komentarze pod dzisiejszym vlogmasem i dziękuję za wszystkie gratulacje za zdany egzamin. Pamiętajcie o tym, że ja zawsze czytam komentarze pod vlogmasami. Staram się jak największą ilość poserduszkować, także możecie pisać komentarze, oceniać, co wam się podoba w vlogmasach, co nie. I właśnie przed chwilą też dodałam dwie nowe książki do mojego e-booka, które słyszałam, że są naprawdę bardzo fajne. Pierwsza to jest Szukając Alaski, a druga to Słodka Pokusa. Jeżeli ktoś z was kiedyś je czytał, to dajcie znać, czy są serio spoko, bo ja słyszałam, że tak, więc sobie je pobrałam i po prostu wezmę sobie tego e-booka na wyjazd. Chciałam na początku sobie kupić książki, ale stwierdziłam, że jak mam tego e-booka, to muszę w końcu z niego zacząć korzystać. W sensie ja z niego korzystam, ale na przykład właśnie na wyjazdy biorę. No i teraz mam okazję, więc naładowałam i biorę go, a tymczasem idę spać. Gaszę.
komputer. I moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. A my widzimy się już jutro. Do zobaczenia i cześć!